Można by rzec, że powiat konecki jest w budowie i mamy tu na myśli przede wszystkim drogi. W remoncie są jezdnie powiatowe, ale i krajowe. Tym razem odwiedziliśmy gminę Gowarczów, by pokazać tamtejsze inwestycje. W tej chwili świeżo ukończone lub jeszcze w budowie są trzy drogi w Korytkowie, Kamiennej Woli oraz tak zwana Schetynówka, czyli droga prowadząca z Gowarczowa na Borowiec. Niebawem remontowana będzie też krajówka numer 728. Przed naprawami najgorzej wyglądała trasa w pierwszej z wymienionych miejscowości. O tej inwestycji porozmawialiśmy z wójtem Stanisławem Pacochą. Ta droga wymagała pilnego remontu. Realizowana jest z budżetu gminy. Jest to wyłącznie ze środków własnych. Jest to odcinek około 800 metrów długości. Koszt inwestycji to jest przeszło 120 tysięcy. Ta droga dla mieszkańców była bardzo potrzebna. Był to jeden z najgorszych odcinków. W Kamiennej Woli gmina wykonała 340 metrów nowej drogi za 56 tysięcy złotych. Do tej budowy 17 tysięcy dorzucił Fundusz Sołecki, a przepusty na podwórka mieszkańcy zasponsorowali z własnych kieszeni. Oddana do użytku jest już wyremontowana droga powiatowa prowadząca przez Gowarczów w stronę Borowca. To była najgorsza droga w całej miejscowości. Liczne dziury wielokrotnie uszkadzały tam zawieszenia samochodów mieszkańców. W czerwcu wniosek o remont drogi krajowej nr 728 Pacocha złożył w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Został on pozytywnie rozpatrzony, a w tej chwili przygotowywany jest projekt. Uwzględniono w nim również budowę ścieżki rowerowej z Kornicy do Gowarczowa.